Wielkie spotkania. Zaprasza wydawnictwo Wielka Litera. W Wielkim Spotkaniu w Wielkiej Literze z panem Eustachem Rylskim rozmawiamy o jego ostatniej książce, o pejzażach, o jeździe samochodem i o muzyce, która temu towarzyszy. Ale nie tylko. Gościem Wielkiego Spotkania w Wielkiej Literze jest pan Eustachy Rylski. Prozaik, dramaturg, scenarzysta telewizyjny, który mówi o sobie, że jest autorem, ale nie pisarzem. Bo mówi Pan o tym też, że ma pan ten komfort, że nie musi Pan pisać dla, dla pieniędzy. Nie musi Pan y, wywiązywać się z jakichś zamówień, zleceń, tylko może pan pisać wtedy, kiedy Pan chce. No a do tego jeszcze rzadko chcę. <laughs> no właśnie, jak to jest tym? Bo mówi Pan, że pan nie lubi pisać, ale z drugiej strony to znaczy, ekspliku. rzeczywiście to jest wielki komfort. Ja się nie utrzymuję z literatury. Zresztą nawet gdybym chciał, to to nie byłoby to możliwe. No natomiast nie potrafię pani powiedzieć, kiedy siadam do pisania, bo nie będę udawał, że to jest jakaś moment weny, czy jakiejś iluminacji, czy olśnienia. No może taki argument jest do przyjęcia, że ja nic w życiu lepszego bym nie potrafił robić. To znaczy... Jestem człowiekiem, który, który dużo, dużo rzeczy robi tak sobie, średnio. I rzeczywiście wiele rzeczy potrafię, ale na takim średnim poziomie. Więc z tych wszystkich rzeczy, które potrafię, chyba najbardziej potrafię pisać. I, i, i tak sobie myślę, że od czasu do czasu dobrze by było siąść do jakiegoś pisania, ale to z, zupełnie nie pod wpływem jakiejś iluminacji czy jakiegoś bardzo mocnego, imperatywu moralnego, że na przykład jakaś sprawa mnie bardzo irytuje, czy bardzo boli, hmm, czy jakoś szczególnie interesuje, wtedy siadam do pisania. Zupełnie nie. Nie. nie, nie Czyli chodzi, nie. O, chodzi o takie przekonanie siebie, że y, potrafię, tak jak pan mówi, zrobić coś... Nie no, takie przekonanie, że coś w życiu trzeba robić. Więc tym bardziej, że ja w tej chwili właściwie nic nie robię, bo bo jestem już emerytem, więc, więc tym bardziej. Natomiast, wie pani, pisanie mnie okropnie nuci, bo pisanie jest okropną udręką. Myślę, że zupełnie inaczej to wygląda w przypadku poetów. Trochę inaczej, jeżeli chodzi o dramaturgię, natomiast pisanie prozy jest udręką. Wie pani, zdarzają się chwile mm, takiego, takiego uniesienia podczas pisania. Takie chwile, których zresztą sami przed sobą się wstydzimy. Więc wie pani, jak mnie pytają na przykład na spotkaniach autorskich, czy pytali na spotkaniach autorskich, bo dawno nie miałem żadnego, właściwie dlaczego piszę, to kombinuję jak koń pod górę I, i, i udzielam bardzo różnych odpowiedzi. Poza jedną, że nie piszę dla pieniędzy. Żałuję. Bardzo żałuję, ale, ale ja nie jestem autorem, który jest w stanie zarabiać na książkach. A chciałby pan? Przykro mi też, bo wydawnictwo też na moich książkach nie zarabia. Kto by nie chciał? Każdy by chciał. No ale wtedy miałby pan ten przenies. Mówi się o tak zwanej taniej popularności. Kupiłby mi tą tanią. Kiedy by odpowiadał pan w kwestionariuszu Prusta na pytanie o sławę, to powiedział pan, że ta sława, że biorąc nawet pod uwagę wszystkie niedogodności, które się z nią wiążą, wybrałby pan sławę. No kompletnie tego nie pamiętam, ale być może tak, być może tak. Zaznaczył pan, że to jest pytanie, na które pan odpowiada zawsze, tak, zawsze różnie, bo na pozostałe pytanie odpowiada pan zawsze tak samo. Bo kiedy pierwsza książka tak zdobyła sukces i, i, i... I mówiono o niej dużo i, w, i, i dostrzeżono pana jako pisarza. To jeden z y, pisarzy, tylko nie pamiętam teraz nazwiska. Iredyński. O, Iredyński. Y, zadzwonił do pana i powiedział, że musi się pan przygotować na spotkania z dziennikarzami, a głównie z dziennikarkami, które będą zadawać tak, te same się, pytania. I poradził Panu, żeby odpowiadać różnie, ale Pan jednak powiedział, tak, że to pan pamięta, być... że zawsze musi Pan odpowiadać. Inaczej na każde pytanie. Pytania będą podobne, więc nie mogą być podobne odpowiedzi. Ja on powiedział, no dobra, panie Irku, ale ja wtedy, ale ja wtedy tylko raz powiem prawdę. On mówi! Ee. Też ma pan problem. Więc ja jestem teraz w tej roli dziennikarki, która od lat siada przed panem i zadaje te same pytania, ale to, to jest, zawsze jest przyjemność pana słuchać i, i czytać. Mówi pan też o tym, że to jest nuda, ale z drugiej strony mówi pan też o tym jako o największej przygodzie życia. Tak. I... A bo to się nie wyklucza. Bo to się nie wyklucza. To znaczy pisaniu towarzyszy nieprawdopodobna nuda. No, ale jeśli efekt jest przyzwoity, to to, to to jest wielka satysfakcja i tego nie będę ukrywał. Natomiast tak, ma Pani rację. To znaczy z wszystkich przygód, jakie mnie spotkały, to znaczy w miarę normalnego mężczyzny, w miarę normalnego mężczyzny, to znaczy myślę o przyjaźniach, o romansach, związkach, nie wiem, tam z kobietami, podróżach, które były i są dla mnie bardzo ważne, pracy, kontaktach z ciekawymi ludźmi, to doświadczenie, doświadczenie twórczości uważam za, za największą i najważniejszą swoją przygodę. To, to nie ulega wątpliwości. A często ma pan to poczucie, że to tak jakby nie pan napisał, ktoś inny, bo mówi pan o tym też, że to jest taka skala dobrej literatury, nie wiem, wyznacznik. Wie pani, generalnie rzecz biorąc, nie uważam, że moje książki były mądrzejsze ode mnie, ale czasami mam wrażenie, że niektóre fragmenty są mądrzejsze ode mnie, i tak się czasami zastanawiam, czy to nie zostało mi jakoś tam podpowiedziane, bo myślę sobie, nie, nie, nie. To znaczy, ja siebie znam, znam swoją inteligencję, wiem, co potrafię i nie potrafię. to je... Ten fragment jest trochę ponad moje możliwości. Co nie znaczy, że w ogóle ponad możliwości twórców literatury. Ja mówię o się, o sobie. Tak, to jest trochę ponad moje możliwości. Więc jakoś tak być może zrzynam, zrzynam od opaczności trochę. I, i, I opatrzność mi coś podpowiada. To oczywiście nie dotyczy wszystkich moich rzeczy i w ogóle nie dotyczy, nie wiem, całości książki. Ale bywają takie fragmenty, kiedy jestem sam zaskoczony tym, jak one są celne, trafione, dobre i no, nie, będę, nie będę ukrywał, piękne. A piękno to jest coś, co pan bardzo docenia. Bardzo. Ja mam bardzo grecki, w ogóle piękno w życiu bardzo doceniam. Uważam, że jednym powodem, jedynym powodem, dla którego warto żyć, to jest piękno. Generalnie rzecz biorąc, nie tylko piękno literatury, w ogóle wszystkim piękno, piękno świata, piękno natury, na którą jestem bardzo wrażliwy, piękno dzieł boskich i piękno dzieł ludzkich. Natomiast nie będę ukrywał, że w pięknie jest zawarty jakiś element demoniczny, nie wiem, może nawet szatański. Bardzo możliwe, że piękno jest w ogóle dziełem szatana. Czy dwuznaczny, najdelikatniej mówiąc, że otrzymujemy udręki opakowane w piękno, że piękno jest taką siostrą miłosierdzia. Pani to jest taka siostra miłosierdzia, która ma na znieczulić nasz ból istnienia. No do dobrze, że istnieje, ale. Ale to jest, to jest podstęp, niewątpliwie. To znaczy, jak gdyby, nie wiem, absolut, Bóg, opatrzność chciały nam powiedzieć, no dlaczego narzekasz na ten świat? Dlaczego nie podoba ci się ten świat? Dlaczego uważasz ten świat za nikczemny? Zobacz, jaki on jest piękny. No, możemy sobie powiedzieć, tak, zgoda, on jest bardzo piękny, tylko co z tego? To jest takie bezużyteczne piękno, ale ja się cieszę, że ono istnieje. I bardzo, bardzo dużo, bardzo dużo przysparza mi radości. Wie pani, że wszystkie ludy księgi, które miały jakąś perspektywę metafizyczną przed sobą, nie zwracały uwagi na piękno. Myślę o chrześcijanach, o, 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 o islamie, o Żydach i tak dalej. Natomiast bardzo wrażliwy na piękno byli Grecy. Którzy, którzy nie mieli żadnej perspektywy metafizycznej, bo w nic nie wierzyli. Cich Ci bogowie to były raczej figury literackie niż, 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 niż boskie czy duchowe. I dla nich piękno było czymś podstawowym, bardzo ważnym. Oni celebrowali piękno i nawet w tej celebracji trochę przesadzali. Ja nie jestem aż takim, aż, aż tak zanurzony w piękno i ten, ale to jest dla mnie coś bardzo ważnego. I, i, I właściwie z biegiem lat nie mija. A otacza się pan tym pięknem? No wie pani, na ile to jest możliwe dla, dla 77-letniego człowieka. Wie pan, nie znajdujesz piękna ani, ani w sobie, ani... Ani w osobach, które mnie otaczają, bo, bo pochłonął nas wiek już. Ale na przykład wie Pani, piękno. Ilekroć wjeżdżam samochodem na swoją posesję, to jestem zauroczony pięknem tego ogrodu. Chociaż tam nie ma nic szczególnego, głównie są chwasty. Ale chwasty potrafią być bardzo piękne. Gdybym miał wybierać między pięknem dzieł boskich a dzieł ludzkich, to wskazałbym na te pierwsze, to znaczy na piękno natury. Bardziej jestem wrażliwy na piękno natury, na jakieś pejzaże i, i widoki niż na to, co stworzyli ludzie. No ale to, co stworzyli ludzie, też bywa, też bywa bardzo, bardzo poruszające. Ta natura jest jakoś uporządkowana, bo ten taki temat, który pan porusza często w swojej prozie, to, to, to jest też jakaś hierarchia, porządek, norma, nie wiem, zasady, coś takiego, co... To znaczy, czy życie w ogóle jest uporządkowane? Na przykład. To znaczy, wie pani, to jest właśnie to, że, że, że piękno nas kiwa. Bo jak patrzymy na przykład na bardzo piękne drzewo, albo bardzo piękny obraz, albo bardzo piękną architekturę, to mówimy sobie nie, świat musi być dobry i celowy. No a tak nie jest. Świat to jest chaos, przypadek, y, chaos, przypadek bezwład, absolutnie. No więc w tym sensie piękno nas trochę kiwa. Natomiast my ludzie powinniśmy się kierować. Jakimiś zasadami. Nawet nie dlatego, że to jest moralne, czy, czy ten, ten, tylko dlatego, że to ułatwia życie bardzo. Znaczy, hierarchia, porządek, zasada, norma. To jest coś, co powinno nas absolutnie obowiązywać. Kiedyś rozmawiałem z jednym z polskich inteligentów, czy intelektualistów, i on powiedział, że jak słyszy takie określenie, to się chwyta za głowę. Bo to wieje bardzo faszyzmem i tym, te hierarchie, te normy, te zasady. No, ale nie będę ukrywał, że, że uważam to za bardzo ważne. Ale to mm, nawet powiedział pan tutaj, mam taki cytat, że lubię normy i porządek stawiam nawet skłamane autorytety przed ich brakiem, najwątpliwszą hierarchię przed równością. Złe prawo przed bezprawiem. Tak, zgadza się? Tak, zgadzam się. Nie, nic się nie zmieniło. Nawet kiedy to prawo jest bardzo złe? Znaczy nie ma nic gorszego od bezprawia. Wie pani to, 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 to. Tak, 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 tak. To znaczy wie pani, no, tak jak ten. Okrutne prawo, okrutne prawo. Okrutne prawo jest złe. Ale, ale, ale mówiło się, okrutne prawo, ale prawo. Skłamany autorytet, ale autorytet. To znaczy, wie, pani, społeczeństwo, to, to powinno być. To jest jakaś architektura. To jest jakiś ten. Nie da, się, nie, da, nie da się żyć na przykład. Ja sobie nie wyobrażam dobrze zorganizowanego społeczeństwa bez autorytetu. Ale z tymi autorytetami bardzo różnie bywa. Potem albo za ich życie, albo po śmierci okazuje się. No, że z tych im autorytetem to było tak sobie, prawda? No był wprawdzie, był wprawdzie człowiekiem bardzo moralnym, oddanym krajowi i tak dalej, ale na przykład notorycznie przekraczał szybkość jeżdżąc samochodem, co jest przestępstwem, żeby nie powiedzieć zbrodnią, bo się naraża innych na utratę zdrowia czy życia, albo tługrzone, albo był damskim bokserem. Albo się okazuje, że, był, że, był, że że ją zdradzał i był, był nieprzytomnym kurwiarzem zupełnie. Albo że nie był, i, wie pani, tam bardzo, bardzo skrupulatny w interesach i tak dalej. Ale oczywiście miał wielkie zasługi. I wtedy możemy powiedzieć, to był skłamany autorytet. Dajmy sobie z tym spokój. Hmm, nie wiem. Spójrzmy zasłonę milczenia, jeżeli chodzi o tego człowieka. Tak bardzo często się mówi. Ja tak nie mówię. Ja mówię, to jest nadal autorytet. A ktoś mi mówi, ale skłamany. No dobrze, w porządku, ale autorytet. A kto był dla pana autorytetem, albo jest jeszcze? Yy, w ogóle w świecie, czy, czy w Polsce, czy tak? No możemy zacząć od Polski. To no, bardzo dziwne. Bardzo dziwne. Na pierwszym miejscu postawiłbym Bryzibardo ze względu na jej niesłychane oddanie naturze i świecie zwierząt. Jest heroiczna pod tym względem. Bardzo ją podziwiam. Bardzo, bardzo ją podziwiam. Mówię to zupełnie serio. No a jeżeli chodzi o, o Polskę, to przy wszystkich błędach, które popełnił, Nie wiem, świadomie i nieświadomie, to dla mnie autorytetem jest Adam Michnik. Nie, nie ma nikogo, nikogo ważniejszego, chociaż powtarzam, nie był bez winy, zrobił rzeczy na przykład, które mi się bardzo nie podobały yy, i zrobił dużo błędów, ale jest dla mnie autorytetem. I wtedy mi mówią tak, ale to jest autorytet skłamany. Ja mówię, może. Ale jest autorytetem. Znaczy jego zasługi przeważają nad wadami. Jeżeli w ogóle mam powiedzieć o Michniku, to mi się bardzo nie podoba to, że złożył takie zeznania obciążające Rywina. Bo było w tym coś bardzo nierycerskiego to, że go nagrywał podstępnie i tak dalej. Takich rzeczy nie powinien robić. Niezależnie od tego, czy on Rywina cenił, lubił. Czy miał za, za kompletne zero. Ale, ale tak, ale wskazuję go jako najważniejszy i, i największy dla mnie polski autorytet. Absolutnie. A co jest dla mnie takiego ważnego w kodeksie honorowym, jakby pan to mógł pisać? No to chyba trochę dotknęliśmy tej sprawy, kiedy pan mówił o nagrywaniu. No wie pani, kodeks honorowy opiera się o o umiejętność rozróżnienia dobra i zła i, 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 i odwagę. To znaczy, że być człowiekiem honorowym, to znaczy sprostać kodeksom honorowym, trzeba być człowiekiem odważnym. To wymaga odwagi. No właśnie Michnik jest człowiekiem niebywale odważnym. Podobnie zresztą jak Bardo, która potrafi się prawie ukrzyżować przed jakąś rzeźnią, czy, mhm. czy czymś takim. Mówi Pan też często sobie, że jest Pan uwiedziony rosyjskością. No tak, ale uwiedziony. To znaczy, wie Pani, dla mnie, dla mnie rosyjskość, bo nie Rosja, Rosją nie jestem uwiedziony, to jest straszny kraj. No akurat tak się składa, że Rosję znam dosyć nieźle, i mogę powiedzieć, że to jest straszny kraj. Był, jest i prawdopodobnie będzie. No natomiast rosyjskość to jest trochę coś innego. Ale dla mnie rosyjskość to jest taka femme fatale. Wie pani, zdarzają się na przykład dziwki, które potrafią nas uwieść. No, i, i nie mamy złudzeń co, co, co do tego, że, że to nie są zacne i cnotliwe damy. I ktoś nam mówi, tak, ale to jest dziwka. Ja odpowiadam, tak, ale ona mi się podoba. Nic na to nie poradzę. Tak samo jest właśnie. Dokładnie z rosyjskością. To jest dziwka, ale, ale uwodzicielska, niewątpliwie. Myślę tutaj o. Wyłączam z tego literaturę rosyjską. Literatura rosyjska ma niesłychanie szlachetny ton. Ale odnosząc to na przykład do, do tej książki mojej ostatniej, jadąc, to znaczy do muzyki, muzyki, do tych wszystkich standardów rosyjskich, do tych wszystkich ciemnych nocy i podobnych podobnych pieśni, do romansów, do tych wszystkich jamszcików, którzy nie powinni gonić koni, to to jest bardzo takie sobie muzycznie i, i, i to, 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 to nie jest ani wielka muzyka, ani ten, no ale nie będę ukrywał, że mi się to podoba i mnie to bardzo ubodzi. Tak, ja sobie nawet odtwarzałam w trakcie lektury te, te piosenki, bo ciemnych noczy nie znałam, chociaż potem sobie uświadomiłam, że musiałam kiedyś to słyszeć. Ciemnej noczy nie można słuchać wersji. To trzeba słuchać wersji instrumentalnej, o czym ja bardzo wyraźnie. To znaczy, ciemna Noczy musi, musi być grana na... na skrzypcach, a jeszcze lepiej na altówce. No to co, to, to, co się wydarzyło w, w domu zdrojowym. Tak. Tak. Z pana inicjatywy. Tak. I ona, wtedy, ona wtedy brzmi niesamowicie. niesamowicie. Ale pytam o tę o rosyjskość. bo Nie boi się Pan takiego porównania, że po, po, porównał Pan ten kraj do, do, do kobiety lekkich obyczajów? Mm, to znaczy rosyjskość. Mm -hmm. Rosyjskość. Tak, to jest podszyte jakimś tam jakimś tym. Ale, ale niesłychanie, niesłychanie uwodzicielskie, Z tym chcę, chcę wyraźnie powiedzieć, że to znaczy, ja z tego wyłączam. Wielkie dzieła, to znaczy balet, malarstwo, literaturę, z tego określenia. Ale tam jest bardzo dużo takich, 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 w szcipa, takich kategorii, które są bardzo byle jakie, wie pani, artystycznie. No właśnie, między innymi to, co ja wymieniam tutaj i tak dalej, to, 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 to nie jest wielka muzyka, to nie jest wielka twórczość. Ale jestem pod wielkim wrażeniem tego. Będę drążyć te Rosji, bo powiedział pan, że, że zna pan Rosję. Z tym, że oczywiście wie pani. Daleki jestem od tego, żeby było jasne, że żebym uważał, że że że, 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 że fatal to jest na przykład, nie wiem, Turgieniew, czy Bunin, czy, czy Płatonow i tak dalej. No wielkie, wielkie nazwiska, wielkie osiągnięcia. Ja uważam, że w ogóle takiej literatury, jaka była pisana w Rosji w XIX wieku i na początku XX, a może nawet bardziej na początku XX niż XIX, nie stworzono w żadnym innym, w żadnym innym kraju. A dlaczego to się udało wtedy? Nie, Nie ma wiem. Na to. Nie wiem. Bardzo możliwe, że literatura, podobnie jak poezja, lubi się krwawo żywić. I że te nieprawdopodobne emocje, nieszczęścia, samodzierżawie, okrucieństwo, klimat, że to wszystko się złożyło na to, że, że, że to dało wielką, wielką literaturę. Wie pan, jeden z moich ulubionych prozaików, Warłam Szałamow, nie napisałby opowieści kołymskich, gdyby nie była Kałymy. Tak samo Grossman nie, nie, nie powiodłoby mu się z życiem i losem, gdyby nie przeszedł tego, co przeżył. Pewno Dostojewski, którego zresztą, który mnie irytuje, znaczy bardzo go doceniam, ale nie przepadam za nim. We Francji byłby pewno dużo gorszym pisarzem. To nie ulega wątpliwości. Maryna Cwietajewa nie pisałaby swoich rozdzierających fraz. Gdyby, nie, gdyby mieszkała na przykład, nie wiem, w Szwajcarii. Byłaby może niezłą poetką, ale to nie byłoby tak bardzo. To nie byłoby coś takiego, że po przeczytaniu jej wierszy po prostu pęka serce. A Majakowski być może w ogóle. Nie byłby poetą i pewno nie byłby poetą w każdym innym tym. Więc to ma wpływ, niewątpliwie. Tak, tak. W ogóle sztuka, szczególnie literatura, krwawo się żywi. Znaczy, bez przesady, ale od czasu do czasu taka dieta jej służy, niewątpliwie. A ruska dusza, bo nie wypowiada się o niej pan zbyt pochlebnie. Nie cierpię tego. Nie cierp to wmówiono Rosjanom. To, to, to. A to nie jest odwrotnie, że te Rosjanie trochę usprawiedliwiają nie. tym nie, 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 często nie, 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 jakieś postępki nie, chyba bohaterów? Nie. Chyba nie, chyba nie. Nie, nie. nie, nie ten. Zresztą jak się rozmawia z Rosjanami, to jest szlak trafia, jak słyszą o ro rosyjskiej duszy. Mówią, to jest, jest, jest wszczyzna, ale my się do tego nie przyznajemy. A co się za tym kryje w takim razie, skoro Rosjanom to wymówiono? Co, co, co tym chciano nazwać? A, wie pani, no, bo, bo to w ogóle Rosjan uważają za takie z jednej strony dziwolongi, za jakąś egzotykę niesłychaną. Niektórzy się snobują. Na... W ogóle Rosja interesuje świat bardzo. I, i nawet ta Rosja nieprawdziwa i skłamana z tą, z tą rosyjską duszą. No, jest, to, jest, jest to niewątpliwie przy wszystkich swoich, swoich wadach bardzo fascynujący kraj i fascynująca kultura, niewątpliwie. A kiedy pan ostatnio był tam? No dawno temu. Ale z książki, kiedy wspomina pan dawno e, temu. E, właśnie te Tjomnej Noci, to wynika, że nie, nie, stosunkowo nie tak dawno, skoro e, już jeździły po ulicach e, nowoczesne samochody. Z... A tak, nie, nie, no to byłem w latach 90. chyba. W latach 90. tak. Wie pani, byłem w roku 95 czy 6, no to, to już. Natomiast pamiętam taką scenę. To był rok 89, już za, już za Gorbaczowa, za pierestrojki. Zobaczyłem na ulicy Gorkiego, bo to już się nazywała, nie. Tak, to jeszcze się nazywało Gorkiego, Gorkiego, a Potem Twerska. Tak, to już się nazywa Gorkiego. Jeszcze Gorkiego. Tego nie jestem pewien, ale chyba Gorkiego. Zobaczyłem nieprawdopodobną kolejkę. Ja w życiu takiej kolejki nie widziałem. Ona mogła mieć półtorej kilometra, czy dwa kilometry. I oprowadzała mnie taka zresztą śliczna modelka znana, rosyjska modelka Maria Markarian i przyjaciółka mojej żony. Moja żona zajmowała się modą przez długie lata. Też była zresztą kiedyś fotomodelką. I pytałem się, za czym ta kolejka stoi, jak, jak, jak z piosenki Pranka. No, A jak, jak za czym? No do, do McDonalda. Otworzono pierwszego McDonalda. Większa część tych ludzi nie dostała żadnego, żadnego tam hamburgera czy, czy, czy kotleta, ale stali po tacki, po widelce, po kubki. No ta Rosja się bardzo zmieniła. Y... No, Rosja Moskwa nie tak. Rosja, Rosja tak sobie. Ale Moskwa nie słucha. Tak, jestem, to jest jedna z wielkich. Jedna z trzech wielkich stolic świata, niewątpliwie. Ciekawa jestem, kogo z, ze współczesnych pisarzy pan ceni rosyjskich. Czy pan to śledził? Słabo w ogóle? to znam. Nie, nie mm -hmm. śledzę. Nie śledzę. Hmm, to znaczy, podobały mi się jakieś dwie czy trzy rzeczy Sorokina. Nie, wie pani naprawdę nie śledzę. Mm -hmm. Trudno jej powiedzieć. Ja się właściwie, właściwie zatrzymałem chyba na płatonowie. To znaczy na pisarzu z lat 30. A słowo jakie ma dla pana znaczenie? Bo ja zauważyłam, że może, może to jest zła obserwacja, ale że ma pan czasami takie ulubione słowa i nawet sobie je wynotowałem. A jakie? Dystynkcja i despekt. Akurat na D tak się złożyło, ale... Dystynkcja. No może, może nadużywam tego. Nie mm -hmm. wiem, czy naduży, nadużycie, tylko bo one są oczywiście. W... O, no, du, dystynkcja des, des, Dystynkcja dużo, dużo, dużo określa, bo to jest coś, co to jest i elegancja, i delikatność, i wyrafinowanie. No, można by używać tych. Dystynkcja to załatwia. A kiedy Pana tłumaczą na różne języki, bo na wiele języków przetłumaczono Pana książki? Nie na tak wiele. To tłumacze mówią, że okropnie, okropnie mają problem i że w ogóle się źle tłumaczy mojej książki. Że to, co jest ich urodą i zaletą, poza treścią, ale w treści oni nie dostrzegają jakichś tych. tych. To jest muzyka. To jest muzyczność tej prozy. Otóż to jest najtrudniej oddać w tłumaczeniach, że ona ma rym, rytm i frazę. I że ta fraza w niektórych językach jest w ogóle niemożliwa do, do, do tworzenia. Ja wiem, że y, tam pierwsze tłumaczenie to wydano mi w Palermo Stankiewicza, bardzo ładnie zresztą. On się nawet nieźle jak na Włochy sprzedał. To był taki, tutaj że bestseller, ale to, to, to sprzedało się kilka tysięcy egzemplarzy tego. To w ogóle jak na polskiego pisarza, nieznanego debiutanta, gigantyczny sukces. I to wyszło w takim bardzo elitarnym wydawnictwie Celerio ale osoba, która dobrze zna włoski powiedziała nie, 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 to to w ogóle nie oddało tego. Jest treść, jest treść, są postaci, są dialogi, ale nie ma tego, co jest zaletą w ogóle twojej twórczości. To znaczy nie ma frazy, nie ma, nie, nie, nie ma muzyczności i tego się chyba nie odda. Pamiętam, że tłumaczył którąś z moich rzeczy na francuski, już nie pamiętam, Powrót chyba, czy ten tłumaczył, Robert Bourgeois. Ten, który przetłumaczył Mickiewicza i powiedział, że on miał z panem Tadeuszem mniejszy problem niż z powrotem. I że tłumaczył pierwszą i ostatnią moją książkę, tak się namordował. Ja nie znam francuskiego, ale powiedział, że wydaje mi się, że mu się to udało. Ale naprawdę bardzo bardzo włożył w to dużo pracy. Więc ja nie mam za dużo tłumaczeń, bo tłumacze mi mówią, że mają z tym problem. A nie oddanie tej frazy, nie oddanie tego, tego języka, no jak gdyby to, to, to tłumaczenie mija się z celem trochę. A pan ma słuch absolutny? Czy to jest tak, że jak pan pisze, tak. to słyszy kwit pan kwit? Co... Mam nawet na to. Gdzieś mi się zapodział ten kwit, ale go miałem. Ale czy. No kwitem są pana książki, bo ja mam takie wrażenie, że pan, jak pisze, to pan słyszy to, co pan pisze. No tak, to, to musi, musi mieć jakąś taką, taką muzykę. Bo tak. mówił właśnie pan o tej melodii, że to musi pan to. Że to nie jest napisane, tylko że to słowo żyje. Tak, tak. Mm -hmm. mm -hmm. I czy bo ta książka jadąc jest tą o muzyce, o takiej, która towarzyszy i która czasami jest takim towarzyszem nieznośnym. Tak jak właśnie wspomina pan te rosyjskie piosenki, które niekoniecznie e, powinny się przywiązywać. Dobra, dobra, do, ale cały czas ich słucham. No, no właśnie, że się przywiązuje <laughs> znaczy do spraw. cały czas ja coraz mniej słucham muzyki w samochodzie, ale jeżeli w ogóle to. Dopuszczam sobie te, 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 te rozmaite, ten kanon tych, tych piosenek rosyjskich. A cygańskich jeszcze pan słucha, czy nie? Też mi się zdarza. Znaczy, cygański wie pani. Ja po, po, po tym po papuszy i po muzyce y, Pawluśkiewicza, bardzo niedocenionej, bardzo, bardzo niedocenionej, to, to, y, to przestałem słuchać muzyki cygańskiej i słucham Pawluśkiewicza. To jest mniej więcej. Godzina takiego slotraku, ale to, to wspaniała muzyka, naprawdę znakomita. Zna to pani? Znam, oglądałam, a też trochę też obsuję z cygańską muzyką, i czasami mi się wydaje, że to, to jest naród, który kocha muzykę, ale muzyka nie kocha znaczy jego. On, on, w, on wykorzystał <laughs> rozmaite motywy cygańskie, a to jest bardzo, bardzo osobiste, autonomiczne u niego. Więc właściwie od tego czasu nie słucham. Natomiast właśnie poza Pawluśkiewiczem. A czy y, skłania się Pan ku ciszy? To znaczy, y, czy cisza dla człowieka, który ma słuch absolutny, ona też coś w nim wybrzmiewa? Mm -hmm. Wie Pani, ja mam 77 lat i ten... I, 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 i w podróżach bardzo często towarzyszy mi już cisza. To znaczy, wie Pani, to w ogóle o czym piszę, to są... to są przyjemności przyjemności związane z młodością albo z, a, albo z wiekiem średnim, bo, bo one są sensualistyczne. To znaczy taka triada, jazda, muzyka, pejzaż, to są wrażenia zmysłowe. To nie są wrażenia intelektualne. Nam się czasami wydaje, że przeżywamy jakieś wielkie intelektualne uniesienia. Nie, to są wrażenia zmysłowe. Bardziej odbieramy to biologicznie niż, niż przez rozum, niż intelektualnie. A te wrażenia zmysłowe się kończą w pewnym wieku. To znaczy, tracimy zdolność do przyjemności zmysłowych. I to dotyczy i wszystkiego i seksu, i, 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 wie pan, i, 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 i dziesiątek rozmaitych rzeczy. Więc, więc ten. Ja pamiętam, że jako młody człowiek byłem bardzo zmysłowy w tym sensie, że, że każdy kontakt z materią właściwie przerabiałem na przyjemność. Naprawdę. Nawet tam cytowałem, a nie w tej książce, tylko w poprzednich takich impresjach dotyczących literatury przy okazji śniadania u że każde przejście ze słońca w cień w upalnym dniu albo z cienia w słońce, kiedy jest chłód, był dla mnie źródłem ogromnej przyjemności. I w ogóle dziesiątki takich przyjemności na wyciągnięcie ręki. No to, 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 to oczywiście już utraciłem. Tego już nie ma. Żałuję, ale taka jest starość. Pamiętam, że kiedyś rozmawiałem z moim byłym przewożonym, którego potem spotkałem po latach. Zapytam go, co to jest starość, bo był stary. On mówi, starość to brak przyjemności. Coś tym jest. Nie da się tego skumulować na później, żeby potem czerpać z tych zapasów. Nie, nie. Stary się na to odporne. Nic miłego. Trochę się zawiesiłam po tym, ale kiedy pan zaczął to odczuwać? Że już nie odczuwam przyjemności? Takich zmysłowych? Nie wiem, jak skończyłem 70 lat chyba. To nie jest tak, że w ogóle wie pani, nie, nie ten. Wczoraj było trochę słońca i z przyjemnością słyszę, siedziałem sobie na słońcu, ale to nie była jakaś wielka zmysłowa przyjemność. A czy w tej, w tej triadzie jazda muzyka i, i natura? Tak? Dobrze, dobrze ją wspominam. To, tak, to znaczy jest... jazda, muzyka, pejzaż. pejzaż. Pejzaż, tak. To co mijamy za, mm -hmm. za tym. Czy to jest y, sensualne, że ma pan wtedy jakieś poczucie wolności, niezależności? Tak. Tak, 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 tak. W ogóle bycia poza światem, poza rzeczywistością. To znaczy wie pani, że stajemy się widzami takiego teatru. Nic nas nie łączy z życiem, które mijamy. Yy, ale w tym korowodzie, w tym korowodzie mijanych pejzaży, miejscowości, twarzy, ludzi, zwierząt, to, to, to jest tak, jak, jak gdyby oni byli na scenie, a my jesteśmy na widowni i, 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 i nie mamy z nimi najmniejszego związku. Ale to jest taki odpoczynek dla duszy, niewątpliwie. I wtedy jesteś... To jest spektakl. Podróż, taka podróż, yy... nie wiem, no na przykład w, w, przez masyw centralny we Francji. Wiem, z jaką muzyką, nie wiem. Może, 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 z handlem na przykład, chociaż tu go nie wymieniam. I, bo te widoki są takie dosyć monumentalne. No, musi być niezły, niezawodny samochód. Najlepiej jechać samemu. To to jest spektakl. To jest spektakl niewątpliwie. I składa się na to jazda, muzyka yy, i pejzaż. Mówi pan y, o sobie, że pan jest trochę y, odludkiem, trochę takim outsiderem. Po to właśnie też, żeby tę niezależność zachować. No, ja, panie, outsider to jest bardzo, to, to jest taka, to jest taka, to jest taka, taka pozycja bardzo seksy. Literatura lubi outsiderów, film lubi outsiderów, szalenie i tak dalej. Nie, nie, raczej odludkiem niż outsiderem. Znaczy czy ja? Lubię ludzi i od czasu do czasu lubię towarzystwo i lubię jakieś spotkania i tak dalej. Zdarza się, że lubię również rozmowy, chociaż coraz rzadziej. Częściej słucham zresztą niż mówię. Natomiast jestem typem introwertyka, to niewątpliwie. Może nie od odludka, ale introwertyka. I generalnie lubię samotność. Szkoda, że pan powiedział, bo ja tak myślałam sobie, że ta książka jadąc, jest takim sposobem na to, żeby przenieść się trochę, podróżować w dobrym towarzystwie. Bo jak się czyta, to ma się wrażenie, tak jakby się jechało z panem właśnie tym samolotem. Nie lubię tego. A pan właśnie nie. tego nie lubi. To jeżeli w ogóle kogoś toleruje, to swoją żonę. Ale też tak umiarkowanie, dlatego że moja żona nie podziela moich wyborów muzycznych. To nie znaczy, że, jest, że jej muzyka jest obca, ale ona by właściwie chętnie słuchała zupełnie innej muzyki. Chociaż niektóre rzeczy są naszą wspólną podróżną obsesją. Właśnie standardy cygańskie czy, 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 czy te niektóre rosyjskie. Ale generalnie rzecz biorąc, jak jeżdżę z żoną, to raczej nie słuchamy muzyki, raczej śpiewamy sobie oboje. Moja żona ma dobry słuch również i śpiewamy na dwa głosy, rozmaite. Rozmaite piosenki, głównie z repertuaru rosyjskiego i po rosyjsku, ale również również, również jakieś tam inne, chociaż rzadziej. Bardzo dziękuję i polecam, żeby w, w takim razie, jeśli pan nie bierze pasażerów po drodze autostopowiczów, to można być takim autostopowiczem, czytając tę książkę i odbyć no, tę podróż. No nie biorę, nie, przykro panem. mi, ja nie biorę autostopowiczów. No ale dał pan nam szansę pisząc tę książkę, także mm -hmm. bardzo dziękujemy. Mm -hmm. Dziękuję bardzo. Podcast Wielkie Spotkania znajdziecie na naszej stronie wielkalitera.pl, Spotify, Google Podcast i Apple Podcast.